trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Róża Gumienna, gościnnie na gali Babylon MMA 22, no ale już wiemy, że niedługo zobaczymy Cię również nie tylko w gościach, ale i w klatce. Witam serdecznie. Tak jest, witam, dobry wieczór Państwo, a może i nawet dzień dobry dla niektórych. Tak, bardzo się cieszę, jestem dzisiaj jako gość, ale już za praktycznie miesiąc po tej drugiej stronie w oktagonie, tam gdzie czuję się najlepiej, chociaż dzisiaj też oczywiście bardzo jest przyjemnie, super walki, więc... cieszę się. Ja Ciebie już zdążyłam na tyle poznać, że wiem, że jesteś ambitną bestią i porażki zawsze przyjmujesz po pierwsze z pokorą, ale po drugie też starasz się jakby z tego wyciągnąć po prostu jakieś wnioski. Więc chcę Cię zapytać, pierwsza przegrana w MMA, jakie wnioski z tej przegranej płyną dla Róży Gumiennej? No muszę przyznać, że to była dość taka bolesna przegrana i tak pod względem zdrowotnym i takim mentalnym, psychicznym. No bo wydawało mi się, że się rozpędzam, a w pewnym momencie no dość drastycznie musiałam hamować i się zatrzymać. No a tak jak powiedziałaś, miałam momenty gorsze, natomiast potrzebowałam takiego momentu na przemyślenie i jak już wróciłam, no stosunkowo chciałam szybko wrócić, no to też od razu chciałam przeorganizować te swoje przygotowania. Pierwsza taka zmiana, można powiedzieć zmiana, to jest to, że staram się jak najczęściej właśnie być w Warszawie, w WCA i łączyć przygotowania między Puncher Wrocław, a właśnie Warszawskie Centrum Atletyki. Na pewno dużo więcej zapasów, cały czas brazylijskie jiu-jitsu i ta stójka mimo wszystko, że jest moją koronną dyscypliną, to dalej ją chcę zmieniać i w zasadzie chcę pracować już nad wszystkim, bo przy taki moment, że wiadomo, jestem stójkowiczką, natomiast prawda jest taka, że ja akurat chcę być kompletnym zawodnikiem, stójka zawsze koronna będzie, natomiast też chcę je za jakiś czas obalić, też chcę wykonać jakąś taką akcję. Naprawdę mocna lekcja, no i mam nadzieję, że dobre wnioski wyciągnęłam i pójdzie to w dobrą stronę. Obejrzałaś sobie w ogóle tą walkę tak od początku do końca? Wiem, że to źle zabrzmi, natomiast nie powinno pewnie to tak być, ale nie obejrzałam. Fragmenty pewnie. Fragmenty, wiem co wykonałam źle, ale nie obejrzałam, w ogóle nie lubię siebie oglądać, taka jest prawda, aczkolwiek w takich aspektach szkoleniowych, no zdaję sobie sprawę, że powinnam to pewnie jeszcze z 10 razy obejrzeć i na pewno przyjdzie taki moment, natomiast w tej chwili chcę tak ze świeżą głową podejść do tej nowej walki, być może po tej walce właśnie uspokoję się troszeczkę tak, trochę może utwierdzę się, że wprowadziłam jakieś konkretne zmiany i będę mogła zasiąść w fotelu i to obejrzeć. W tej chwili emocjonalnie czuję, że jest mi to niepotrzebne, a unikam takich bodźców, raczej chciałabym się już teraz ładować pozytywnie. Ekaterina Szakalowa poczuła się dobrze na polskiej ziemi, od czasu walki z Tobą też trafiła do Fenu, gdzie również zrobiła dobrą robotę, w sensie pokazała się naprawdę ze świetnej strony. Ponownie korzystając ze swoich znakomitych zapasów, z dobrej pracy parterowej, śledzisz trochę losy tej zawodniczki? Znaczy no tyle, co się dzieje na polskim rynku, to wiem, ale no też nie jestem osobą, która nagle będzie strasznie śledzić i napawać się jakby, nie wiem, właśnie jej sukcesami i przeradzać to w jakąś nienawiść, wręcz przeciwnie, życzę jej jak najlepiej, ale prawda jest taka, już chyba w sumie w przeciągu 2-3 dni, trzeci raz to powiem, chcę stoczyć 2-3 walki, no nie wiem, jak jej się losy potoczą, bo oczywiście życzę jej jak najlepiej, żeby wypłynęła na szerokie wody, natomiast jeżeli dalej pozostanie na rynku polskim i będzie to możliwe, no to chciałabym rewanżu. No chciałabym rewanżu i jakby całkiem inaczej zawalczyć, z innym pomysłem. No i mam nadzieję, że jeżeli ona dalej będzie na tym polskim rynku i będzie mogła walczyć z tymi kontraktami, co ma, bo wiem, że ma, no to mam nadzieję, że to przyjmie. Tak. A z perspektywy czasu żałujesz trochę, że podjęłaś takiego wyzwania, wiedząc, że dostaniesz zawodniczkę, która no, znakomicie pracuje i w zapasach i właśnie jest też dobrą graplerką, bo widać było, że ona doskonale wie, co robi w parterze. Poza tym no, była mega silna, tak? I ja pamiętam wywiad z Arturem Ostaszewskim, z twoim menedżerem, w momencie, gdy ogłoszono tą walkę, i Artur powiedział: wow, no zgodziliśmy się na kogoś takiego, kto jakby srodze spod ogona nie wypadł i że to będzie mega ciężkie wyzwanie dla Róży. I wiele osób mówiło: kurde, co ta Róża, zamiast sobie wziąć, obić jeszcze ze 2 dziewczyny po drodze i brać się, właśnie porywać się na taką walkę, bierze taką zawodniczkę. No podziwiano cię za ambicje?
Ale z drugiej strony widzisz, ale z drugiej strony no, przyszła ta przegrana. Żałujemy, nie żałujemy? Nie, ja niczego nie żałuję, ale też w sumie użyłaś słowo wzięła sobie. Ja nie biorę, ja raczej staram się nie wybierać. Ambitnie podchodzę do tego. Może faktycznie można byłoby ostrożnie podchodzić do tej mojej jakby kariery w MMA, no ale może właśnie nie. Może gorzej chyba, jakbym się miała niemile zaskoczyć za jakiś czas, nie wprowadzać zmian, a ta przegrana by, nie wiem, przydarzyła mi się za dwie walki. No i myślę, że wtedy dużo bardziej by mi to przeszkodziło w dalszej karierze. Wiadomo, był smutek, żal i żal największy do siebie, ale nie żałuję, bo mówię, no ja nie chcę być uznawana nigdy w życiu. Chyba najgorsza rzecz, jaką bym się miała przytrafić, to przyklejenie łatki osoby, która sobie wybiera przeciwników. No widzicie, że nie wybieram sobie przeciwników, tak samo dzisiaj rozmawiałam też tutaj z matchmakerem Babilonu. Pierwsze nazwisko, które padło i ja tak naprawdę dają mi, nie wiem, jeden dzień, żeby spojrzeć, ale to jest takie, żeby spojrzeć, ale założenie, no ja nie odrzucam przeciwniczy. No właśnie, więc nazwisko, które padło, Wlada Jaworska, zawodniczka oczywiście ze wschodniej granicy. No ma dziewczyna, dokładnie tak. Ma dziewczyna w dodatku w swoim rekordzie walki z takimi dziewczynami, zawodniczkami jak Jana Kunickaja, czyli aktualny numer 5 w UFC. Co prawda ta walka była dawno, co prawda Wlada ją przegrała, no ale jednak mierzyła się z tego typu zawodniczkami. Natomiast jej ostatnia walka to jest wygrana z naszą Kasią Sadurą i to wygrana przez poddanie. Czyli znowu graplerka. No właśnie, no na to tak wychodzi, aczkolwiek gdzieś tam szukając pierwszych informacji też widziałam, że jakąś przygodę i w taekwondo miała, więc w zasadzie to tak do końca jeszcze nie wiem, co było pierwsze, czy to taekwondo, czy grappling. No co mogę powiedzieć, no to też mówię, to niezależnie też ode mnie, dostaję propozycję i gdzieś tam staram się z nią zmierzyć. Ta stójka i w zasadzie faktycznie oglądając walkę z naszą, z Klaudią, z Kasią, przepraszam. To tak naprawdę stójkowo, no wiadomo, tutaj było na początku przewaga Klaudii. Kasia jest. Już nie będę, przepraszam. To dobrze. Bardzo przepraszam. No to ona stójkowo gdzieś tutaj dominowała, też starała się z taekwondo chyba tymi kopnięciami, a ta sobie ze spokojem, że tak powiem, trochę kolokwialnie człapała, aż sobie wyczłapała jakiś błąd tutaj. No cóż, no to będzie nowa walka. W zasadzie nie wiem, czego się spodziewać, bo długa przerwa, więc no właśnie, nie wiem, czy tak było. Czy nie zastanawia się cię to, co się działo przez ten czas, bo Wlada akurat ma to do siebie, że ma kilka takich przerw w historii, no nie? No zastanawia mnie to bardzo i tak naprawdę właśnie przy ostatniej też walce też nie, byłam zaskoczona, bo też nie było takich nagrań typowo zapaśniczych, takich rzutów, więc nie miałam pojęcia, że Szakalowa na takim poziomie akurat też ma zapasy. No takie niewiadome są najgorsze, no bo nie wiadomo, co się mogę spodziewać. Też jakoś media społecznościowe jakoś też intensywnie nie prowadzi, więc no, będzie faktycznie taki mega nie wiadomo, tak? No jeszcze jedno pytanie. Do klatki wraca twoja koleżanka ze stajni menedżerskiej, Karolina Owczarz. Masz okazję porobić trochę z Karoliną na macie, będąc w WCA. Powiedz, jak obserwujesz jej rozwój? Plus też oczywiście to, że Karolina wraca również po przegranej. Czy to jest tak, że wy się jakoś tak nawzajem gdzieś tam motywujecie dodatkowo jeszcze, żeby jeszcze mocniej cisnąć, jeszcze mocniej pracować? To znaczy, faktycznie czym więcej jestem w Warszawie, poznajemy się z Karoliną i myślę, że fajny już taki klimacik między nami gdzieś tam się stworzył. Ja muszę powiedzieć, że Karolina naprawdę zrobiła potężną pracę, bo początek w ogóle mój szoker, jak poznałam Karolinę, jakieś pierwsze nasza styczność, stójkę bardzo, bardzo mocno podciągnęła i tutaj z Krzysztofem Gutowskim to naprawdę będę podkreślać. Wiadomo, że ja jestem cięższa, więc też nie jakoś szarżą nie idę na Karolinę, natomiast Karolina potrafi tą moją taką gdzieś tam walkę, może nawet ostrożniejszą, super wykorzystać, więc ja jestem mega pod wielkim wrażeniem, że Karolina tak się zawzięła, bo wiele osób też na początku mówiło, że co robi w MMA i w ogóle spisywało ją na straty, a bardzo mile na pewno wielu zaskoczyła, a potencjalne przeciwniczki wręcz przeciwnie, niemile może zaskoczyć, bo jest mega ambitna, wytrwała i mimo, że tak naprawdę ona jest jakby najmniejszej kategorii wagowej w WCA, to stara się sprostać tym wyzwaniom, które stawiają jej chłopaki, więc naprawdę super. Ja bardzo trzymam kciuki za Karolinę i wręcz jestem pewna, że tym razem to jej ręka powędruje do góry.
O treningach WCA to już legendy krążą. Przede wszystkim legendy krążą o takim wielkim zawodniku, który nazywa się Daniel Omielańczuk. Podobno nikomu nie daje forów i zawsze jest tak samo okrutny dla wszystkich na treningach. Jest najlepszy, najprzystojniejszy, Ja myślę, że będzie oglądał ten wywiad, więc już nabiłaś sobie punktów. Ale powiedz, że tak serio, czy ty miałaś okazję w ogóle się złapać jakoś z Danielem? Bo on sobie lubi tak od czasu do czasu gdzieś tam kogoś poturlać na macie. Nie ze swojej kategorii. Tak dla żartów, oczywiście gdzieś tam się przedrzeźniamy, ale no trzeba przyznać, że to jest to świetny zawodnik, pozytywnie nastawiony do życia i nawet jak jest ciężko i nie masz humoru, to przyjdziesz, spojrzysz na niego, wystarczy, że powie słowo i uśmiech pojawia się na twarzy i to jest właśnie dość piękne. WCA też, że jest ciężka praca do zrobienia, jest całe mnóstwo świetnych zawodników, w ogóle, którzy podjeżdżają się z całej Polski, ale humor ich nie opuszcza i się nawzajem wspierają, bo to wsparcie też jest kluczowe. Jak jeden drugiemu pomaga, nawet w sumie jak jest ktoś po walce świeżo, a druga osoba się przygotowuje, zagryza zęby, przychodzi, pomaga, więc no to siła chyba WCA taka jest, ci wszyscy ludzie, którzy tam są. Jasne, super to słyszeć. Róża, serdecznie Ci dziękuję za rozmowę, na pewno będzie jeszcze okazja, żeby się złapać przed samą kolejną galą Babilonu, więc póki co życzę udanych przygotowań, żeby zdrówko dopisywało i żeby Twoja rywalka również miała spokój i czas, żeby się przygotować. Dziękuję serdecznie. Tak jest, dziękuję również i pozdrawiam serdecznie.